d'abord elle est ma chanteuse. Et qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime à rire, elle aime à boire. Elle aime à chanter comme... Philippines. And why did you come here? To visit the Pope and have fun and learn about the Catholic. And can you tell me something about Poland, about feelings and first impression here? It's beautiful. Everyone here is really kind. I like it here. It's very friendly, yeah. Did you saw Pope Francis? Not yet. Today? Later. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Dzień dobry. Dziękujemy. Światowe Dni Młodzieży trwają teraz w roku Świętego Miłosierdzia. I jak teraz to postrzegasz? Dla mnie to jest bardzo niesamowite przeżycie. Sam fakt, że tutaj jest tysiące ludzi praktycznie z całego świata sprawia, że czuję się jakąś taką atmosferę, taką... Czuję się palec Boży w tym wszystkim. Wydaje mi się, że jest rok miłosierdzia i znajdujemy się w Krakowie, skąd to miłosierdzie tak naprawdę jest rozprzestrzenione dzięki siostrze Faustynie Kowalskiej i świętemu Janowi Pawłowi II. Sprawia, że ludzie, którzy tutaj są, jakoś każdy personalnie doświadcza tego poprzez dotknięcie Pana Boga. Ja powiem osobiście, podczas mszy otwierającej Światowe Dni Młodzieży miałam taki moment po przyjęciu Komunii Świętej, kiedy wśród obcych ludzi, których praktycznie nie znam, zechciało mi się płakać, ponieważ czułam, że tutaj każdym człowieku, który się znajduje na tych błoniach, czy po prostu każda osoba, która przychodzi obok mnie, jest Jezusem. Można dostrzegać Jezusa w Jego oczach, w jego spojrzeniu, w Jego uśmiechu, w całym jestestwie człowieka. I uważam, że to jest niesamowite. I bardzo się cieszę, że tu jestem.